około 150 tysięcy żołnierzy rosyjskich wytrąconych z walki, wykluczonych z walki w wyniku tej 5-miesięcznej wojny. Również po stronie ukraińskiej straty są bardzo dotkliwe. Ukraińcy ponoszą duże straty i stąd między innymi ta duża rotacja oddziałów armii ukraińskiej na pozycjach bojowych. Sięgają po dalekie rezerwy, łącznie zasoby osobowe, żołnierze rezerwy, jak i również sprzęt wojskowy, który najlepszy już mają rozbity, a sięgają po sprzęt lat 60., 70., 80. To jest krach armii rosyjskiej. To teraz kwestia dotycząca strat po obu stronach, panie generale, bo wiemy, że Sztab Główny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował dzisiaj, że 39 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło, no ale wiemy też, że Ukraińcy te statystyki ze względów oczywistych, także propagandowych, zawyżają. Czy jesteśmy w stanie w jakiś taki realny sposób ocenić straty jednej i drugiej strony, czy absolutnie jest to niemożliwe? Znaczy, moim zdaniem jest to niemożliwe, ponieważ tych zabitych żołnierzy rosyjskich nie liczy nawet Rosjanie. Zatem skala strat jest na pewno bardzo duża po obu stronach. Nie można mówić, że tylko Rosjanie giną, bo giną Ukraińcy, ponoszą od tego nękającego ognia artylerii duże straty. Natomiast jeżeli mówimy o poziomie prawie 400 tysięcy zabitych żołnierzy rosyjskich, to trzeba pomnożyć jeszcze razy 3 lub 4 tych, którzy są wytrąceni w ogóle, wykluczeni z walki, bo to są ranni, poszkodowani, bo to są porażeni chorobą tą pola walki, PTSD. Także te straty są rzędu, tak, jeżeli to jest powiedzmy 40 tysięcy, to około 150 tysięcy żołnierzy rosyjskich wytrąconych z walki, wykluczonych z walki w wyniku tej 5-miesięcznej wojny. Również po stronie ukraińskiej straty są bardzo dotkliwe. Ukraińcy ponoszą duże straty i stąd między innymi ta duża rotacja oddziałów armii ukraińskiej na pozycjach bojowych. Przy czym morale armii ukraińskiej jest tutaj decydujące, ponieważ Ukraińcy są determinowani walczyć z Rosjanami i to robią. Natomiast ducha walki Rosjanie nie mają i nawet to, że Szojgu był w Donbasie i rozdawał worki, medali i krzyży różnych, to nie spowoduje poprawy morale armii rosyjskiej. Panie generale, ponieważ mamy taki podsumowujący trochę program dzisiaj, po tych 150, jutro 150 dniach wojny w Ukrainie, co my wiemy o, albo inaczej, czego nowego dowiedzieliśmy się o obu tych krajach w kontekście wojskowym, rzecz jasna? Mówiliśmy wcześniej, że Rosja ma drugą armię świata. To już wiemy, że ten mit upadł, ale czego nowego się dowiedzieliśmy przez tych 150 dni? Znaczy przede wszystkim, że armia rosyjska nie jest tą, o której pani wspomniała, ten mit w gruzach, ale dla mnie kluczową sprawą to jest to, że Rosjanie nie potrafią się bić, że Rosjanie nie potrafią prowadzić wojny. To dla nas jest wniosek, dla nas, dla NATO, że Rosja z doktrynami Gerasimowa, z doktrynami wojskowymi rodzajów sił zbrojnych, poszczególnych rodzajów zbrojnych armii rosyjskiej, nie jest przygotowana do jakiejkolwiek konfrontacji z kimkolwiek, a szczególnie, jeżeli chodzi o państwa zachodnie. To, że wygrali wojnę z Gruzją, wątpliwe wygra zwycięstwo, czy dwie wojny w Czeczenii, wcale nie świadczą o tym, że ta armia była taką dobrą. A wydaje się, że ta wojna na Ukrainie obdarzyła armię rosyjską i dla mnie kluczowe to jest to, że oni nie potrafią prowadzić wojny. Oni są przygotowani pod żadnym względem do tego, żeby tę wojnę móc prowadzić. Widać wyraźnie, że przegrali na polu bitwy na Ukrainie. Wojna jest skończona, ale moim zdaniem tego, że nie osiągnęli tego zwycięstwa, jest ich przegraną. A straszenie nas cały czas bombą jądrową, bo to jest główny w tej chwili argument straszą. W zasadzie chyba nikogo nie wystraszyły, bo myśmy się do tego przyzwyczaili. To jest ich stały element ich propagandzie gruźb. Myśmy się chyba z tym oswoili i nikt specjalnie na to nie reaguje. Zatem to jest, pokazuje, jak Rosjanie są nieprzygotowani do jakiegokolwiek konfliktu z kimkolwiek. Co do Ukrainy. Nikt nie sądził, że Ukraina się potrafi tak dobrze bić, że tak naród ukraiński będzie zdeterminowany i nieprawdą jest to, co mówi propaganda rosyjska, że część Ukraińców absolutnie są prorosjanami i sympatyzują z Rosją. Okazuje się, że przeciwnie, że naród się zwarł, naród stanął w obronie swojej suwerenności, swojej niepodległości i że możemy być przekonani, że to państwo, które nazywa się Ukraina z naszą wschodnią granicą, na pewno nie ulegnie, nie podda się i mamy ten bufor, który jak myśmy niedawno mówili, jest wrotami do Europy Zachodniej. Ale z drugiej strony, a propos tych sił prorosyjskich w Ukrainie, no one jednak istnieją, o czym mówił sam Wołodymyr Zełenski ostatnio, odwołując prokurator generalną, odwołując szefa służby bezpieczeństwa, informując o tym, że jest kilkadziesiąt postępowań już o kolaborację wszczętych.
To prawda i za późno, moim zdaniem, Żeleński dokonał tego przeglądu sobie wiernych ludzi, ponieważ ja uważam, że od wielu, wielu, od początku wojny w zasadzie było wokół otoczenia Żeleńskiego w różnych resortach, między innymi w Instytucie Obrony Narodowej, byli ludzie, którzy wcale niekoniecznie sprzyjali armii ukraińskiej i świadczą o tym te, bym powiedział, takie zakupy, które mają miejsce na rzecz armii ukraińskiej, gdzie cały czas te elementy korupcyjne, te wstrzymanie dostaw powodują to, że armia ukraińska nie ma tego wszystkiego, co powinna dostać i często, często na Ukrainie dochodzi do jakby sprzedaży tego sprzętu, który otrzymują w darze od Zachodu i ten sprzęt pojawia się o dziwo w Afryce, o czym mówią media zachodnie. To teraz jeszcze słów kilka o tym, co czeka Władimira Putina. Pan wierzy w to, że on kiedykolwiek zostanie rozliczony za zbrodnie ludobójstwa, chociażby w Ukrainie? Nie wierzę w to, dlatego że ja nie wierzę politykom, a politycy tylko mówią w tej chwili, że mają taki zamiar, a tego nikt nie zrobią, ponieważ dla nich będzie Putin nieosiągalny. Rosjanie będą tak go długo chronili, dopóki nie zejdzie z tego świata. Wróżenie mu różnych chorób jest moim zdaniem nieuzasadnione, bo w mediach często pojawiają się informacje i to autoryzowane przez wywiady, tak, że on jest chory, chociaż... Mówię, no tam już było wszystko i był Parkinson, i był nowotwór i wiele rozmaitych innych wszyscy teorii. Wszyscy są lekarzami. Tak. Wszyscy są lekarzami, tak jak w Polsce 40 milionów jest tymi ekspertami od piłki nożnej, a teraz od wojny. Wszyscy 40 milionów Polaków jest ekspertami od wojny. Nie wiem, nie jestem lekarzem, nie wiem na co Putin choruje, natomiast moim zdaniem Putin tak długo będzie trwał, dopóki będzie potrzebny. Tym ludziom, którzy tam stanowią te elity polityczne. No i teraz wejdę w słowo. Jak długo może być jeszcze potrzebny? Znowu wraca oczywiście jak bumerang pytanie o ewentualny przewrót pałacowy, jak to się ładnie określa. Znaczy moim zdaniem, że do tej pory przewrotu nie było, tego przewrotu nie będzie. Nie będzie, bo był czas na to, żeby przewrót zrobić, kiedy Rosja poniosła rzeczywiście porażki, kiedy pętla sankcji była dociskana mocno. Teraz w tej chwili sytuacja, moim zdaniem, Rosjan uległa poprawi, jakiej nie wiem, ale na pewno pozycja Putina w wyniku tego, co się dzieje na arenie międzynarodowej, uległa wzmocnieniu i w tej chwili Europa nie wykorzystała swojej szansy, żeby go obalić, a z kolei elity polityczne Rosji, które mogłyby to zrobić, w tej chwili albo są zasoby, albo niedojrzałe. To co, on jest niezniszczalny? Niezniszczalny jest, okazuje się. To mało optymistyczne. Ale wie pani, co to nami zagraża, dlatego że Putin, poza tym, że mówi o tym, że Polska jest wrogiem, my o tym wiemy, że dla Rosji jesteśmy największym wrogiem, to Putin nas nie najedzie, bo po tym, co się stało na Ukrainie, Putin nie ma potencjału militarnego takiego, żeby móc z kimkolwiek z Europy zaczynać jakąkolwiek awanturę. No, szczególnie w obliczu wydłużenia w sposób istotny granicy z NATO rosyjskiej, prawda, dzięki rozszerzeniu paktu. Dokładnie tak. I wydaje mi się, że Putin ma tego świadomość i jego wojskowi też, dlatego że oni są w tej chwili bardzo dużym kryzysie, który tak osłabił armię rosyjską, że oni są w stanie w ciągu najbliższych kilku lat odtworzyć zdolności armii rosyjskiej na tyle, żeby to było groźba dla kogokolwiek, nawet dla Litwy. Pan powiedział przed chwilą, że Europa nie wykorzystała swojej szansy na to, żeby Putina obalić, a też wcześniej postawiliśmy tezę, że być może Putin w ogóle wróci do łask ze względu na kryzys gospodarczy. Czy co by to oznaczało, mówiąc wprost? Szansą dla Putina jest to, że zmieni się układ polityczny w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli on by się zmienił, to by na pewno zmieniła się retoryka, może nawet i stanowisko Berlina i Paryża. To jest największe niebezpieczeństwo. A w ślad za Paryżem i Berlinem pójdzie Rzym, pójdzie Madryt i do inne państwa w NATO, więc siła wsparcia dla Ukrainy w NATO by mocno osłabła i to byłby w zasadzie kryzys, który by po pierwsze wzmocnił Putina, drugi był sobie Żeleńskiego i wsparcie dla Ukrainy, co by skończyć się mogło katastrofą dla Ukrainy. No dobrze, a jak to by się mogło skończyć dla nas? Bo z jednej strony mówimy o tym, że Putin nie ma wystarczających sił, żeby rozpoczynać jakieś kolejne, otwierać kolejne wojenne fronty, szczególnie z NATO, no ale z drugiej strony mówimy, że może być wzmocniony. Jeżeli będzie wzmocniony, to może poczuć krew i chcieć pójść dalej. Może poczuć krew, ale na razie on nie ma, on czuje krew na pewno, natomiast nie ma czym realizować swoich imperialnych zakusów, ponieważ jego armia została mocno pobita, jego sztandarowe formacje, chociażby pierwsza armia pancerna Gwardii, dostała takie lanie na polach Ukrainy, że ona się nie może pozbierać i w tej chwili nawet zastanawiam się i szukam informacji, gdzie ta armia się odtwarza i na razie nie ma żadnych informacji. Się nie odtwarza. No właśnie to jest problem dla nich, że wyczerpali rezerwy, bo teraz na froncie walczą armie z Dalekiego Wschodu i z Centralnego Okręgu Wojskowego. 29. Armia i 36. Armia, czyli sięgają po dalekie rezerwy, łącznie zasoby osobowe, żołnierze rezerwy, jak i również sprzęt wojskowy, który najlepszy już mają rozbity, a sięgają po sprzęt lat 60., 70., 80. To jest krach armii rosyjskiej. Dziś najbardziej prawdopodobnym scenariuszem nadal
też zawsze pana o to pytam, tylko sytuacja się zmienia. Tylko pytanie, czy na tyle się zmienia, żeby to nie był najbardziej prawdopodobny scenariusz. Pytam o zamrożenie konfliktu. Tak, to znaczy on zamroży się sam. Jesienią. Jak przyjdą roztopy, obie armie staną. Mhm. A na czym polega takie zamrożenie konfliktu? Bo my używamy tego sformułowania, tylko co to tak naprawdę w praktyce wojennej oznacza? Znaczy, że wojska staną na tych pozycjach, które będą, powiedzmy, na których będą jesienią. Będzie trwał oczywiście oszczał artyleryjski, wymiana ognia, ale nie będzie żadnych działań manewrowych, takich przełamujących, że któraś z obrony będzie przełamana i będzie któraś strona miała powodzenie, wieszczący sukces. I tak będzie do mrozów, jak przyjdą pierwsze mrozy, jakieś ruchy wojsko będą wykonywały, bo już wtedy grunt będzie twardy i można manewrować wojskami. Znowu do wiosny, kiedy wiosną znowu zaczną się deszcze, roztopy i wtedy znowu to wojsko stanie. No, okazało się, że na tym teatrze działań wojennych pogoda ma współdecydujący wpływ na prowadzenie, na zdolności operacyjne wojsk. I widać wyraźnie, że ten kryzys, który będzie miał miejsce na jesieni, czyli ta wojna pozycyjna, czy zamrożenie konfliktu, będzie miał miejsce niebawem, kiedy zaczną się roztopy, kiedy zaczną się deszcze. I to w zasadzie zatrzyma obie strony.